Napiszcie w komentarzu, jak miała na imię wasza pierwsza miłość. Dobrze, to teraz zrobimy następne zadanie, ale najpierw proszę, dobierzcie się wszyscy w pary. To co? Jesteśmy razem? Dobrze, kochani, to teraz zrobimy następne zadanie, ale najpierw proszę, żeby wszyscy dobrali się w pary. Ej, idziemy razem? Pewnie, że tak. Super. To może wrócimy razem ze szkoły, o której kończysz? Ja dzisiaj kończę 13:30. O, szkoda, ja o 14:30. Nie przejmuj się, spoko, poczekam na ciebie, nie ma problemu. Naprawdę? Wrócimy razem, pewnie. Super. To może wrócimy razem ze szkoły, o której kończysz? Ja o 13:30, ja wiem. Ach, ja o 14:30. Słuchaj, może innym razem. Okej. No, nie wziąłem. Totalnie. Sorry. Hej, Marta, hej. Hej. Widziałeś, jestem męczarny, jestem gardy, widzę mistrzostwa. No, totalnie, to no. Siema. Dobrze, to kto jest dzisiaj chętny do odpowiedzi? Nie ma chętnych, no to może numerek 9, Marta? Wie pani co? Ja chętnie odpowiem. Proszę. Dobrze, to kto jest dzisiaj chętny do odpowiedzi? Nie ma chętnych, no to może numerek 9, Marta? Będzie dobrze. Dobra. Słuchajcie, mamy pocztę walentynkową. Mamy walentynkę od Kuby z 3B dla Marty. Bardzo proszę. Słuchajcie, mamy pocztę walentynkową. Od Kuby z 3B dla Lili. Bardzo proszę. Dla mnie? Dla ciebie, Kamo, do rektora. Marty jest super, powinien z nią spróbować. Myślisz, że nam się da? Na pewno. Z tego co wiem, to podoba jej się Kacper i zmienia chłopaków co tydzień. No co ty mówisz? Myślisz, że korzysta? Nie, no na bank kiedyś założyłam, nie mogę powiedzieć. Oby. Nie. Już nie? A, no i od razu. Ej, Kuba ma Tindera. Myślisz, że korzysta? Nie tak nieaktywny. To może ja też założę. Jeżeli chcecie zobaczyć Tindera Marty, albo się z nią umówić, to klikajcie w poniższy link.